Wow, wow, wow! Przyła napis zginąć, to jest, to się nazywa dopiero przegrane życie, moi drodzy. I to mamy checkpoint. Tak, te takie małe pierdółki nam oznaczają już checkpoint. Mam nadzieję, że jakoś sobie życie nadrobimy zaraz. Gin, frajerze, jeden z drugim. O, jest ich jeszcze więcej, kurde. Więcej was matka w domu nie miała? No, w tym wypadku to Magic Dispel ma was od zarąbania. To było ryzykowne, przez co spadłem i straciłem to życie, które zebrałem, więc tak naprawdę wyszedłem na zero! I to jedno wielkie zero. Ale nadrobiłem to zero. Bo tu zaraz pewnie będzie końcówka poziomu. Na bank. Nie jestem w stanie w to uwierzyć, że tu zaraz będzie końcówka poziomu, bo mamy wszystkie literki napisu special. Poza tym czas jest bliski końca. Dokładnie tak. Dobrze sądziłem i dobrze przypuszczałem. No, dzisiaj trzeba będzie zabrać się za montaż tego kaczora Donalda. Jedno bonusowe życie, co za frajerstwo. Rozwój biały dzień. P, O i M, and no, nie będę zapisywał. Tap ten, no, w dupie mam trochę tą umiejętność. Zresztą każdą umiejętność mam w dupie od nich. Dobra, Airy Alley, czyli poziom 2D bodajże. Dobrze chyba pamiętam nazwę. Mam przynajmniej taką nadzieję, chyba że tutaj są same poziomy 3D, no to wtedy dziwnie. A nie, to jest też poziom 3D. O lol. Czyli chyba w tej wersji pozbyli się poziomów 2D. Co to XD? W ogóle ładna pogoda się zrobiła teraz. Za oknem nie pada deszcz. Nareszcie. Ale jest chłodno ponoć. To jest zabawne. Mamy 10 lipca. W tym wypadku, kiedy ja to nagrywam, ale ogólnie mamy lipiec. I robi się tak zimno, jakby była jesień. Jakby to był taki fajny miesiąc na P. Po wrześniu. Gdzie jest często przekręcany. Zamiast październik, wiecie co. Ale tak, chodzi o październik. Ale nie będę tutaj przeklinał. Bo nie chcę. Nie lubię też za dużo przeklinać. Teraz staram się tylko, powiedzmy, powiedzieć brzydkie słowo w momencie, kiedy naprawdę mnie coś mega fest zdenerwuje. Kiedy wyprowadzi mnie coś z równowagi. Ta, tłumacz się dalej, no. Okej. Trzydzieści siedem. A następny poziom to będzie ucieczkowy poziom. Tak, doskonale pamiętam, że to będzie ucieczkowy poziom. Oj, będzie zabawnie. Literka A. Super. Mogę powiedzieć jedną rzecz? To było, kurde, bez sensu. Ale bez sensu ze strony gry, bo ja powiedziałem do niego palgumę i przez słowo palgumę zginąłem. Świetnie. Świetnie, powiem szczerze, że nic, po prostu będę... Aj, zresztą dobra, walić to. Nie będę nawet już tego tłumaczył, bo sam nawet nie... Ja mam tak ciemny telewizor, czy to jest po prostu, kurde, tam jest przepaść? Chyba tam jest przepaść. Nie wiem, będę musiał na chwilę stanąć i zobaczyć, bo kurde, ja na swoim telewizorze, wy to ładnie wszystko widzicie, ale z podglądu nie mam zamiaru grać, bo wiecie, jest malutkie opóźnienie między
czasem rzeczywistym. Bez sensu tracę życia, już wiem o co chodzi, dobra. Zrobimy to jak prawdziwy mężczyzna. Znaczy ja zrobię to jak prawdziwy mężczyzna. Kaczor to tam zrobi jak prawdziwy kaczorek, ale... A to zrobię jak prawdziwy mężczyzna. To będzie starcie o śmierć lub życie. Proszę bardzo. Mogłem to zrobić od początku, no ale... Dopóki nie ogarnąłem, że mam za ciemny telewizor. Serio. Wy wszystko będziecie widzieć pięknie, bo u was będzie w miarę jasno, a u mnie to jest kurde tak, że ja muszę natężać wzrok i wyglądać jak jakiś taki krecik, co puka w taborecik. Uiu. 36. Droga z kości. To zwiastuje kłopoty. Myk! Odbijamy się od pajęczyny, myk, myk. Dobra, jest! Ale bym się wkurzył, gdybym zginął pod koniec poziomu, nie? Oj, 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 oj. Na razie idzie w miarę dobrze. POM. Balet, coś tam, dobra. Ghostly Patch. Poziom ucieczkowy. A tak przynajmniej mi się wydaje. Bym się zdziwił, gdyby nie było tutaj poziomu ucieczkowego. I nie ma poziomu ucieczkowego. Okej. Okay. Faktycznie, Ghostly Patch to był ten. To był poziom 2D. Teraz mi się już przypomniało. What? To było bez sensu. Okej. Okay. Myk. Gu... Wno. Odbijamy się od pajęczyny, nice. Do góry teraz. Tam jest jakiś ten, ale... Dobra. Ha, widzicie? Czasami ryzykowanie popłaca. A czasami spadniesz w dół i zostajesz w dupę. Potwierdzone. Tutaj w ogóle to już lecę na chyba kompletnym speedrunie. Kurde! I tutaj naprawdę! Co tak daleko? Dobra, jesteśmy tutaj, gdzie zginęliśmy. Wow! No nie! Bez sensu! Nie sprowokujesz mnie tym razem, prezenciku. Lecę do przodu. Mamy checkpoint, nareszcie. Bo ile razy... Znaczy, gdybym teraz zginął... Gdybym teraz zginął i cofnął się tam, gdzie byłem wcześniej... To nie licho bym się striggerował. Mamy checkpoint. Ty, teraz nagle checkpoint za checkpointem, ta? Mhm. To nieźle, kurde.
One up. I 36 żyć. To jest nawet ładny wynik. Mam nadzieję, że mi się te 40 uda zdobyć. Byłoby fajnie, nie powiem, że nie. Ty, a to w ogóle jakieś życie było? Nie, nie było. Dobra, końcówka poziomu. Znaczy koniec poziomu w sumie. Dobra, dwa bonusowe życia. Jezus Maria. To mnie gra teraz nieźle rozpieszcza. Widzi, że ma do czynienia z lamą. Dlatego rozpieszcza mnie. No. No i teraz możemy pójść na konfrontację z Magicką de Spol, która siedzi tutaj. Za tym przyciskiem. Ciekaw jestem, co będzie miała nam do powiedzenia teraz ta Magicka de Spol. Jest tutaj cutscenka z nią, jest Gladstone. Ten Gladstone to się w ogóle nie uczy na błędach. I zaraz frajer znowu oberwie, mówię wam. To jest autentyczne, że on znowu oberwie. No, mówiłem. Gladstone tylko zobaczył Donalda i już po prostu po ptakach. I przyleciała tutaj sister, kurde. Nie, przepraszam, nie sister, tylko Mister Sister. Magicka de Spol. No i teraz mamy trochę inną konfrontację niż na PS1, gdzie ona w nas naparzała, wiecie. Ona nas naparzała, gdzie była taka kamera właśnie z jej perspektywy na nas. Czy jakoś tak? Albo to było w wersji na peceta. I w taki oto sposób straciłem 38 życie. Brawo ja. Dobra, dawaj. 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 Woo! O, oberwała, nareszcie. O to chodzi, bo tutaj konfrontacja polega na tym, że ona będzie spawnowała potem te szkielety i musimy tak jakby zaatakować je pod nią. W sensie, żeby głowa szkieleta wleciała w Magickę. O Jezu, ale... Ale przesrane tutaj. Z tym laserem. Dobra, teraz przyszykujmy się na najgorsze. Dobra, oberwała. Już! Teraz tylko już formalność została, czyli ostatni ten. Ostatni atak! Jak ja to przeżyłem? Jak? Dawaj. Chociaż znaleźć moje szczęście i tak pod koniec w magiczny sposób coś spieprzę, bo kaczor nie ogarnie i zginę. Znaleźć moje szczęście walone. O, to było dobry unik. To był dobry unik. Dobra, dawaj. Wow, tylko jeden? Lel? Dobra. Dawaj. No nie! I od początku zabawa. Czy to się kiedyś skończy? No to było dobre, powiem szczerze. Nawet co tutaj sobie mogę w sobie stać? Bo ona nawet mnie nie trafi. O, dobra. Przeliczyłem się trochę.
jednak wymierzyła we mnie. Dawaj mi tego, kurde, kościanego. I zakończmy to raz na zawsze. I oberwała. Buja! Ktoś oczywiście zawsze musi do mnie zadzwonić. Dlatego pozwolę sobie rzucić telefon tam, na łóżko. Niech se dzwoni. No, nie zapisujemy. No i tutaj oczywiście z nas Gyro jest po raz kolejny, już chyba trzeci zadowolony, że jesteśmy niesamowicie silni, że stawiamy czoła wszystkim tym minionom Merloka. No i co? Jesteśmy przygotowani na wielki finał. Bo Daisy już czeka na nas w świątyni Merloka. I co tutaj jest, do teraz nie wiem. I tu znowu mamy cztery poziomy. Bezsens kompletny. Dobra. Temple Entrance. O, 5 minut i 30 sekund. Ho, kurde. Ale to jest w porządku soundtrack. I za bardzo się pośpieszyłem. To jest to samo, jak ja grałem w tym, jak sobie ćwiczyłem tę gierkę. Bo musimy tak to zrobić. Oczywiście, że tak. Pod warunkiem, że Donald będzie ze mną współpracował. Co to w ogóle są za jakieś klony Hyzia, Zyzia i Dyzia? Tylko takie jakieś upośledzone klony. No, to była głupota. Dobra, dawaj mi tutaj. Okej, o to chodziło. Aha, straszaki już tutaj widzę. Straszaki widzę, czuję i słyszę. Czemu mnie to na hita bierze, kurde? Bez sensu. Dobra, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, na tej trampolinie. Ej, no to było łatwe. I tak blisko checkpointa zginąć, to trzeba być naprawdę mną. Definitywnie to trzeba być mną. Okej, prezencik tutaj jeden i drugi. I milkshake! Kurde! Okej. Tak, tak, o to chodziło. Dobra, tam mamy checkpoint. No, to nie było zbyt mądre. Tak teraz myślę. Ale hej, 36 życie mamy. Może będzie te 40, kto wie. Bardzo byłbym zadowolony. Ale co z tego będzie, no to sami wiecie. Trudno. Przynajmniej zdobyłem dużą ilość życiek na kaczora Donalda, bo serio, w tej gierce możesz nawet bezproblemowo zdobyć koło 70 żyć. Nawet chyba 80, o ile mnie pamięć nie myli. Pod warunkiem, że nie będziesz ginął w taki sposób, jak ja to robię. Bo to było bez sensu, I guess.